będą dzisiaj, z tego co wiem, podpisane umowy dotyczące dofinansowań. To, co dotyczy bezpośrednio miasta Szczecinek, to jest program małych inwestycji sportowych, infrastruktury, małej infrastruktury sportowej. Ja się bardzo cieszę, że to dofinansowanie funkcjonuje i funkcjonuje w sposób sprawny w Szczecinku i funkcjonuje w sposób sprawny w województwie zachodniopomorskim. Mimo tego, że to może nie są kwoty, które powalają na kolana, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę i podsumujemy już lata, które ten program funkcjonuje, to uzbiera się całkiem pokaźna kwota, którą możemy wydatkować na wzmocnienie infrastruktury turystycznej, wzmocnienie infrastruktury sportowej, na urozmaicenie i utrakcyjnienie. I tak rzeczywiście jest tym razem w Szczecinku. My mamy taką zasadę, że jednego roku dajemy jakby wolną rękę dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby w następnym roku zadecydowała pani prezes spółki Aquatur, czyli naszego szczecińskiego basenu i centrum tenisowego. Tym razem padło na basen, na Aquatur. Cieszę się, że za te pieniądze, a jest to 30 tysięcy dofinansowania, z czego drugie 30 tysięcy dokłada miasto Szczecinek, możemy zakupić rowery do aquaspinningu i aquatrampoliny do aquajumpingu. Jest to infrastruktura, która wzmacnia i utrakcyjnia ofertę basenu i tej strefy spa i się cieszę, bo jest to po prostu ten sprzęt, który będzie służył mieszkańcom. Ja już teraz, zanim podpisaliśmy umowę, ale już jestem, myślę, że mogę podziękować marszałkom i radnemu, który na pewno lobował w tej sprawie, aby Szczecinek i inne gminy naszego powiatu to wsparcie otrzymały. Bardzo wam serdecznie dziękuję i przekazuję głos panu marszałkowi. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim samorządowcom powiatu szczecineckiego tego dobrego partnerstwa, które realizujemy już od wielu lat. Samorząd województwa przygotował program rozwoju i wsparcia małej infrastruktury sportowej i rzeczywiście od kilku lat staramy się wspólnie z samorządami wspierać rozwój tej infrastruktury. Jest to o tyle istotne, że dotyczy to przede wszystkim małych miejscowości. To nie chodzi tylko i wyłącznie o wielkie działania inwestycji w wielkich miastach, ale właśnie na tworzenie takich miejsc aktywności sportowej, które są bliskie mieszkańcom, dzieci, młodzieży i szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Ten program realizujemy w tym roku w taki sposób, że przeznaczamy na to 2 miliony złotych i zebraliśmy ponad 100 wniosków. Niestety nie wszystkie gminy mogły otrzymać tę dotację. Otrzymują te gminy, które przygotowały program starannie, które przygotowały program w taki sposób, że jest to realizacja takich niezbędnych potrzeb i bez żadnych wątpliwości natury formalno-prawnej. Dlatego gratuluję naszym samorządowcom powiatu szczecineckiego, że w tym roku nie było żadnych wątpliwości co do rozstrzygnięcia konkursu dla samorządów powiatu. To jest jedyny taki przypadek, że wszystkie gminy i powiat jednocześnie w województwie otrzymuje dofinansowanie. To naprawdę wyraz po pierwsze sprawności państwa, a po drugie także umiejętnego współdziałania, tego partnerskiego, bo ten montaż finansowy, który tutaj powstaje, ma ogromne znaczenie do tego, żeby tworzyć nie tylko tą bardzo konkretną formę infrastruktury sportowej, jaką jest realizacja inwestycji, ale właśnie to partnerstwo. To ma ogromne znaczenie, bo pokazujemy, że wtedy, kiedy łączymy swoje wysiłki, można zdobyć dużo więcej, można osiągnąć znacznie lepsze rezultaty. Nie byłoby możliwe, abyśmy mogli ten program realizować, gdyby nie wsparcie całego sejmiku województwa i szczególnie tutaj chciałem podziękować panu radnemu Jakubowi Hardy-Douglasowi, który bardzo wspiera wszystkie działania dotyczące
aktywności sportowej w województwie, a wyraz jego sprawności jest również związany z tym, że tu wszystkie gminy powiatu i sam powiat to dofinansowanie otrzymuje. Również dzięki koledze radnemu realizujemy taki program, który jest programem wsparcia klubów sportowych. To są środki, które przeznaczamy na kluby, które mają sukcesy sportowe, znaczące sukcesy sportowe, a potrzeba im dodatkowego wsparcia w zakresie zakupu różnego rodzaju wyposażenia. Już jeden element tego programu został zrealizowany. Teraz przygotowywany jest kolejny na wniosek powiatu, a więc cieszę się, że sportowo powiat szczecinecki też bardzo dobrze stoi i że potrafi, rozumiejąc potrzeby, zwłaszcza młodych ludzi, realizować wszystkie te działania, które dają nam poczucie, że jesteśmy razem w takich ważnych dla wszystkich mieszkańców sprawach. Proszę Państwa, dzisiaj oprócz małej infrastruktury sportowej chcielibyśmy podpisać w obecności wszystkich Państwa także dwie umowy na realizację potrzeb strażackich. Mamy na dzisiejszym spotkaniu strażaków. Rozstrzygnięty został także konkurs na tak zwane granty strażackie. I jestem przekonany, że te granty będą dawały także szansę na to, aby rozwinąć dokładnie infrastrukturę ochotniczych straży pożarnych, w tym wypadku Białego Boru. Pozwólcie Państwo, że przejdziemy do podpisywania tych umów, ale może jeszcze zanim złożymy formalnie podpisy, to kolega radny zechce coś także na temat tych naszych programów powiedzieć. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Marszałku, Panie Burmistrzu. W zasadzie tutaj moi przedmówcy wyczerpali temat. Zresztą mam wrażenie, że jakbyśmy Państwa nie zapraszali, to i tak byliby się w stanie zrelacjonować, co tutaj się co roku odbywa, ponieważ co roku się spotykamy w podobnym gronie i co roku przekazujemy informacje o podpisywaniu umów na dofinansowania małej infrastruktury sportowej. W tym roku wyjątkowo również w podobnym czasie dochodzą granty strażackie. Za chwilę będziemy podpisywać granty sołeckie z włodarzami poszczególnych gmin. Tak więc tych instrumentów takiego bezpośredniego wsparcia gmin w zakresie realizacji różnych małych polityk Urząd Marszałkowski ma bardzo dużo. I są to inicjatywy, które są Państwu znane, z których samorządowcy, tak jak powiedział Marszałek, potrafią korzystać i odbywa się, potwierdzam to zgodnie w takim, powiedziałbym, dobrym, uczciwym porozumieniu z władzami województwa i z radnymi. Bez tego myślę, że żadna inicjatywa by się nie przebiła. Samorządowcy są świetnie przygotowani do tego, aby aplikować o te środki. W zasadzie można powiedzieć kolokwialnie, zjedli na tym zęby, w związku z czym jak tylko się pojawia informacja o naborze, to już wiedzą, z jakim projektem będą chcieli aplikować. Nadmienię tylko, że jakby to, co my robimy w ramach Urzędu Marszałkowskiego, bo wspomniał Pan Marszałek również o programie dofinansowania klubów sportowych, to jest rodzaj właśnie takiej niezwykle ważnej synergii, ponieważ miasto Szczecinek, ale również pozostałe gminy konsekwentnie w tym obszarze realizują cele związane z zwiększaniem potencjału choćby turystyki, czy sportu dzieci i młodzieży, tak jak jest w Szczecinku od lat realizowany jeden z filarów w zasadzie polityki takiej prospołecznej. W związku z czym to wszystko jest bardzo komplementarne i się uzupełnia i myślę, że to są takie dobre praktyki, które generalnie powinny iść w świat. Nadmienię, bo to też jest dosyć istotne, zaraz będziemy jeszcze o tych grantach strażackich rozmawiać, też chciałbym pewną rzecz tutaj wtrącić. Natomiast jeśli chodzi o tą małą infrastrukturę sportową, to drodzy Państwo, budżet całego programu, jaki samorząd województwa przeznacza co roku na tą infrastrukturę, to jest 2 miliony złotych. Do powiatu szczecineckiego w tym roku trafia blisko 10% tej kwoty. Tak jak Pan Marszałek zaznaczył, wszystkie gminy aplikowały z sukcesem, co też świadczy o po prostu skuteczności naszych samorządowców. Czy Pan Marszałek jeszcze w tym momencie o grantach strażackich? Nie, to będzie... przyjedziemy do Państwa z grantami i będziemy podpisywać porozumienia, więc tak samo jak ze społecznikiem, więc na pewno będzie jeszcze okazja, żeby o tym szerzej porozmawiać.
To jeśli pozwoli kolega radny, będziemy podpisywać tę umowę. Pan burmistrz był taki miły, że już powiedział o tym, na co przeznacza środki miasto, doposażenie krytej pływalni w Szczecinku. Panie burmistrzu, pozwolę sobie z panem jako gospodarzem tę umowę podpisać pierwszą. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, gratuluję. Wniosek był złożony na żaglówki klasy Optimus. Zostały przyznane przez Urząd Marszałkowski, z czego bardzo się cieszymy, bo tak jak tu poprzednicy mówili, jest to wszystko dla młodzieży. U nas w tej chwili Centrum Edukacji Ekologicznej i Rehabilitacji Jezior bardzo się rozwinęło. Idąc w tym kierunku, również ma duży wpływ na to, co się dzieje na naszym jeziorze, więc bardzo się cieszymy, że zostało to nam przyznane. Bardzo się cieszę. Z tego, co wiem, to właśnie, ponieważ są sukcesy w klubie żeglarskie bardzo duże, więc mają także zawodnicy prawo do złożenia wniosku do małej infrastruktury sportowej. Notabene powiem państwu, że w tej chwili w zachodniopomorskim odbywa się wielkie wydarzenie sportowe żeglarskie, bo mistrzostwa świata, reprezentacje 48 państw z całego świata w Dziwnowie walczą o tytuły mistrzów świata. Proszę bardzo, jeszcze drugi egzemplarz umowy. Dziękuję bardzo. No i jest tutaj z nami oczywiście włodarz gminy Szczecinek. Zapraszam ponownie. No i teraz poproszę opowiedzieć nam o tym, co to jest. Tak jak pan marszałek powiedział, jest to projekt skierowany do małych miejscowości z środkami, które powinny wystarczyć na realizację pewnych przedsięwzięć. Mamy taką małą miejscowość, jest to miejscowość Drawień, w której będziemy chcieli, już po części nawet nie mogliśmy zatrzymać mieszkańców naszych w realizacji tego projektu, bo już prace ziemne trwają. Społecznie ludzie też się udzielają w tego typu działaniach i od kilku lat ta miejscowość, która ma swój potencjał właśnie aktywności mieszkańców, silnie starała się o miejsce do stworzenia takiego boiska dla dzieci, dla młodzieży, żeby się mogli tam spotykać i oddawać się pasją swojego życia, czyli uprawianiem sportu. I dlatego też te środki tam tutaj przy wsparciu pana marszałka i radnych sejmiku możemy tam skierować. Na pewno te środki będą przydatne do zrealizowania projektu, który pomoże dla tych mieszkańców tych miejscowości i okolicznych miejscowości do ćwiczenia tężyzny fizycznej. Super, bardzo prosimy. Gratulacje, wszystkiego dobrego. No i poprosimy bliżej gminę Barwice. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pan burmistrz wie, na co chce wydać pieniądze. Panie marszałku, szanowni państwo, gmina Barwice po raz kolejny ma to szczęście i bardzo się z tego tytułu cieszę, że z programu Mała Infrastruktura Sportowa otrzymaliśmy grant w wysokości 30 tysięcy złotych. Chcę od razu powiedzieć, że troszeczkę więcej, mianowicie 40 tysięcy złotych dokładamy z naszego budżetu gminy i w całości te środki zostaną przeznaczone na zakup siatek takich grodzących halę sportową szkoły podstawowej na ulicy Moniuszki w Barwicach. Konkretnie takie siatki, które po prostu będą przegradzały i pozwolą na realizację zajęć sportowych na trzech osobnych polach oraz dodatkowo zostaną zakupione siatki ochronne na ściany. Osobiście bardzo się cieszę z tego faktu, bo to jest miejsce, w którym spędziłem prawie pół życia i wiem, jak jest to ważne i istotne, przede wszystkim od strony bezpieczeństwa. Tak więc ten grant będzie służył bardzo dużej ilości młodzieży, dzieci w trakcie zajęć z lekcji wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych również dla klubów sportowych i stowarzyszeń. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Tu
dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Przegrzeb, dziękuję. Gmina Grzmiąca. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, środki, które skutecznie kolejny raz udało się pozyskać, zamierzamy przeznaczyć tym razem, nie stricte inwestując w to, co każdy bezpośrednio będzie mógł dotknąć i wykorzystać w celach rekreacyjnych czy sportowych. Tutaj przemawiała, za tym wnioskiem przemawiała również ekonomia. Więc w ramach otrzymanego wsparcia zamierzamy wymienić oświetlenie hali widowiskowo-sportowej na energooszczędne, nowoczesne, tak żeby no, też nie było to ciężarem korzystanie na co dzień z tej hali przez mieszkańców, a warto wskazać, środki trafią do Grzmiącej, natomiast hala widowiskowa i obiekt, z którego korzystają na co dzień wszyscy mieszkańcy całej gminy, także myślę, że i jako samorząd odczujemy te różnice, ale i mieszkańcy również, bo i jakość tego światła będzie zdecydowanie lepsza. I oszczędności. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Za chwilę pieczęteczki. Dziękuję. Bardzo proszę, gmina Borne-Sulinowo. Proszę Państwa, chciałem jeszcze w przypadku gminy Borne-Sulinowo, to wobec wszystkich Państwa, Panu Burmistrzowi, Pani Burmistrz, podziękować za znakomite współdziałanie związane z realizacją jednego z ważnych projektów województwa, a mianowicie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W Borne-Sulinowie odbywały się zawody taekwondo. Były przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest znakomita wizytówka i województwa, i powiatu szczecineckiego, i samego Borne-Sulinowa. Większość osób chciałaby tutaj przyjeżdżać już nie tylko sportowo, ale także rekreacyjnie, więc traktujemy to również w kategoriach promocji. Ja bardzo dziękuję proszę. Z kolei za podziękowania i za zauważenie tak fajnej imprezy w Borne-Sulinowie. Z kolei te środki marszałka w wysokości 30 tysięcy przeznaczamy na inwestycje w wartości około 60 tysięcy. To jest modernizacja hali sportowo-widowiskowej w Borne-Sulinowie, podobnie jak w gminie Grzmiąca. Przede wszystkim wymiana oświetlenia na LED-owe, energooszczędne. Po drugie nowe linie na boiskach. Nową tablicę wyników i tablicę do kosza, tak żeby mogły też dzieci, bo to będą regulowane, tak żeby mogły też dzieci sobie korzystać z tego w dobry sposób. Także tutaj dziękuję dla podziękowania dla marszałka i jeszcze jedne podziękowania, żeby ten program, w którym gmina Borne-Sulinowo też uczestniczy od wielu lat, bo te środki przecież są wieloletnie już, żeby ten program został dalej i był kontynuowany przez marszałka. Także takie w imieniu swoim i chyba innych samorządowców mogę bardzo złożyć. Bardzo dziękuję. Tak zrobimy. Bardzo proszę. No i Biały Bór. Zapraszamy Panią Burmistrz. Tak, jeżeli chodzi o gminę Biały Bór, to tak oczywiście oprócz tutaj grantów dla Ochotniczej Straży Pożarnej, również otrzymaliśmy dofinansowanie na zagospodarowanie terenu pod boisko zewnętrzne w Grzonowie. Tak, mamy tam szkołę podstawową, niestety zajęcia odbywają się na korytarzu szkolnym, w związku z czym rozbudowa tutaj infrastruktury sportowej powiększonej o boisko zewnętrzne niewątpliwie przyczyni się do poprawy tężyzny fizycznej uczniów tej szkoły. Także dziękujemy Panie Marszałku. Dziękuję bardzo. Z drugiej strony prosimy podpisać, a to pozostało do później. Pieczęteczkę jeszcze tutaj na koniec. Dobrego, dziękuję. No i teraz wypada powiedzieć, czołem druhowie. Bardzo się cieszę, że ten program grantów strażackich ma takie bardzo duże zainteresowanie.
Zarząd województwa, cały samorząd województwa robi wszystko, żeby wzmacniać bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Na straży tego bezpieczeństwa w tych najmniejszych społecznościach stoją właśnie ochotnicze straże pożarne. I każde środki wydane na to bezpieczeństwo to są działania, które nie należy nazywać wydatkami, a inwestycją w bezpieczeństwo. Więc życzę Wam, żebyście to Panowie potrafili dobrze wykorzystać i żeby dzięki temu, co zrobicie, tworzyć to poczucie bezpieczeństwa i prawdziwe bezpieczeństwo mieszkańców. Zapraszam serdecznie. Grant strażacki, Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie. Proszę powiedzieć, co Wy będziecie robili. Zapraszam. Przeznaczymy te środki na drewno, na drewno, bo nie mamy gdzie trzymać opału na zimę, żeby ogrzewać remizę strażacką. Proszę, tutaj prosimy. Gratulacje, wszystkiego dobrego. Tą umowę zabiera kolega Druch z sobą i dobrej realizacji zadania. Dzięki. Teraz poprosimy Ochotniczą Straż Pożarną w Sępu Niewielkim. Serdecznie chciałem podziękować, a nasz grant będzie przeznaczony na poprawę modernizacji elewacji budynku. Szkoła trochę pouszkodzona, zmienialiśmy bramy wjazdowe i teraz bada to wszystko poprawiać. Proszę bardzo. Podpis tej strony. I drugi podpis tutaj. Ja tam z początki dam. Dobra. I gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że te środki są, jak pewnie wiecie, doskonale środkami, które my wykorzystujemy z budżetu województwa, ale warto w gronie samorządowców przypomnieć, że teraz jesteśmy na etapie, kiedy dotychczas mówiliśmy o wydatkowaniu środków tak zwanego regionalnego programu operacyjnego, teraz nazywanego funduszami europejskimi dla Pomorza Zachodniego, że jesteśmy już dużo dalej zaangażowani w realizację tego projektu. To już nie jest tylko mowa o tym, jakie mamy środki finansowe, jak wiecie, to jest około 1,7 mld euro na całe województwo na perspektywę do roku 2027. Ale mamy te środki podzielone na określone obszary i teraz z tych obszarów już realizujemy konkretne projekty, ogłaszając konkursy. Pierwsze konkursy zostały już ogłoszone. One dotyczą realizacji potrzeb edukacyjnych. Za chwilę w lipcu będzie kolejny konkurs ogłoszony na realizację potrzeb edukacyjnych, ale najmłodszych, czyli przedszkola. Z tym, że to nie są tylko i wyłącznie programy o charakterze inwestycyjnym, ale są to programy, które obejmują wszystko. Edukację, propozycje działań edukacyjnych, wsparcia takiego psychologicznego, w tym również działania dotyczące kwestii rozbudowy, modernizacji obiektów szkolnych, wczesnoszkolnych bądź przedszkolnych. Wierzę, że samorządowcy powiatu będą także po te środki sięgać i po wszystkie inne, które za chwilę się pojawią w tych konkursach, które będą ogłoszone. Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję za gościnę. Cieszę się bardzo, że miasto Szczecinek jest tym samorządem, który jednoczy wszystkich samorządowców. Życzę wszystkim Państwu dobrej realizacji projektów i dalszego dobrego partnerstwa. Mamy.